mówi o 3 miesiącach, niezależnie od tego, że teraz jest przysypane śniegiem, tam sytuacja się poprawiła. Gdzie pan? Kiedy tam pan będzie? Ja nie mam programowe. Inspektor sprawdzi, jeżeli pan będzie uprzejmy podać swoje nazwisko. Jeżeli pan będzie uprzejmy podać nazwisko, zostanie pan informacja. Proszę uprzejmie podać nazwisko, dostanie pan informację. Dofinansowywania w spółce. I tak to się dzieje i w Zawiszy, i w Delekcie, i w
w zespole żużlowym, czyli w polowaniu. Nie ma, proszę Państwa, tu innego sposobu, żeby pieniądze w sposób legalny przekazać na grę zawodową. Teraz odpowiem, pozwoli Panu skończyć. I proszę Państwa, w związku z tym te pieniądze, które były naszym wkładem do Zawiszy, były przeznaczone na bieżące wydatki tego zespołu. I tak to zostało zrobione. Tak samo jak w Delegdzie, tak samo jak w Żużlu. I żadnej tutaj straty w wykonaniu Pana Prezesa po prostu nie ma. Wydał pieniądze na funkcjonowanie zespołu. I takie było założenie. Innej możliwości dofinansowania nie ma. Jeśli zawodnicy, jeśli klub, czy stowarzyszenie nie chce, żeby miasto cokolwiek dawało, proszę bardzo, możemy się z tego wycofać i nią wszystko będziemy mieli na budowę ulic albo na jakieś inne wydatki. Wydawało nam się to rozwiązaniem najbardziej racjonalnym i możliwym. W latach poprzednich korzystaliśmy z takiej ustawy o finansowaniu sportu profesjonalnego i ustawie o wolontariacie, bo tak się te ustawy dało połączyć. Niestety Regionalna Izba Obrachunkowa na ten rok czy na poprzedni rok zabroniła nam tego typu finansowania, mimo że to też wydawało się logiczne. Dofinansowanie sportu profesjonalnego poprzez dofinansowywanie czy wykupowanie udziału w spółce jest jak najbardziej legalne i tak to robimy. Proszę mi tu pretensji do kogokolwiek, że pieniądze te wydał. One nie miały być dołożone i czekać nie wiadomo co forma. Dlaczego jest tam sponsor? Oto. Proszę Państwa, sponsor, dlaczego nie ma, ja nie jestem prezesem firmy. Proszę Państwa, w skład spółki wchodzi stowarzyszenie, wchodzi miasto. I jest sponsorów załatwiło stowarzyszenie. Nie chcę tutaj polemizować. Stowarzyszenie nie było w świecie, że sponsorów, a teraz nie ma sponsorów. Pozwolę, że nie będziemy mówili razem, albo Pan mówi, albo ja. Musimy wybrać. Proszę Pan powiedzieć. Chwała za to.